Okej, witam, przywitam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Świętego Roma w ramach cyklu Roleplay Guest Piacz! Dokładnie tak. I kolejna część materiału, mianowicie dostosowywujemy swoją postać. Oczywiście nie są to Simsy, ale standardowo, pewnie Simsem tutaj troszeczkę zadupi. Okej, enta! Ciało. Okej. Tworzymy potworka, hardkorka. Zobaczmy. Jakieś presety. Ciało, płeć. Dobra, na razie niech będzie facet. Jaki facet? Pobawmy się cycuchami. Tak. Okej, okay, hello, chiki. O, tak. Dyndające dingdony. Bounce, 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 bounce. Nie wiem, jak ja tak mogę przez pół godziny trzepać tą myszką. A w ogóle taka ciekawostka. Pierwsza gra, która oferowała tego typu bounceujące cycki, to było w Vampire The Masquerade Bloodlines. Dokładnie tak. Tam jak się wybierało rasę, klan, to właśnie cycki tak machały. Strasznie fajne. No dobra, jeszcze troszeczkę. Woo! Dobra, okej. Okay. Rasa. Co my tu mamy? Afroamerykanin? No tak! Jesus. Haha, cycki trzęsą się wszędzie. Także... O, Japonki, lubię Japonki. Oh yeah, Azjatki. Podajcie mi szmatki. Dobra, co my tam jeszcze mamy? Rasa. Biały. Ciekawe, jak wygląda biały. O rany, normalnie. I co? Latynos. Tak. Latynos na wynos. Woohoo! O, przybliżyłem cycki. Jak to się stało? Bounce, 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 bliska. Ale czad. No tak, w życiu każdego mężczyzna zawsze są dwie rzeczy. Cycki. Okej, okay, weźmy sobie w takim razie to. Budowa. O. O. O, tutaj. O, to jest mniej więcej budowa Perli. Tak, gdzieś tu. Ona ma kaloryfer na brzuchu, czujecie? Laska ma kaloryfer na brzuchu. Ale nie ma takich bioder. No nie, dobra. Zawsze stwierdziłem, że moja dziewczyna jest kompletnie nieproporcjonalna. Jedne rzeczy ma małe, inne ma duże. Nieważne, dajmy sobie otyłą. Skóra. What the fuck? No bez jaj! Oho. To jest jakiś błąd chyba. O tak, dobra. Jedziemy od razu. Karnacja. Dajmy sobie opaloną. Piejska opalenizna. Wiek. Seksapil. Oh yeah! Wielkie bounce. Dobra. Twarz. O kurde, to faktycznie można się tutaj nieźle bawić. Nie, no dobra, przesadziłem troszeczkę z tym wszystkim. Nie, bardzo, anuluj, bardzo brzydko zrobiłem. Nie, co się stało? A, są gotowe presety, tak? Nie! Dobra, dajmy już sobie tą skórę jakąś taką normalną. Dajmy sobie pomarańczową w takim razie. Okej. Okay. Mega wiek, seksapil sobie, tak, to będzie bardzo przystojna, śliczna postać. Okej, okay, twarz, znaki szczególne. O kurczę, ile tu rzeczy można dostosować. Fantastyczna sprawa, bo na upadłego można stworzyć sobie postać 1:1. Ja teraz się oczywiście bawię tutaj schematami, ale potem postaram się stworzyć Roya. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A da się wdupić wszystko, co się da.
Dobra, no to jest atrakcyjnie. Jeszcze trochę i trafisz do drzyzgi. Dobra. Czoło. O, to jest full sex. Hot or not. O ja, z reguły wszystko co największe jest dziwne. Oczy. No. Zaraz tu wyjdzie nam argonianin. Uszy. Patrzcie, ile możliwości ustawień uszów. Nie wiem, bałsujemy losowo. Podjarałem się. Kości policzkowe. Totalny bullshit. Feel free to make horror. O tak! Who's bad? Operacje plastyczne nie są dobrze. Co my tu mamy? Długość czubka. Co to jest nos? Okej. Okay. Tondor. O! Ten nox. Nos! Ej! Dlaczego ona mi wyładniała? Dobra, nieważne. Usta. Nie, no to trzeba mieć naprawdę kupę czasu, żeby stworzyć postać dobrą, a ja tworzę totalnego randomowego shita, a już się zmęczyłem, podbródek. Nie, po co jeszcze? O tak, wszystko co jest duże. Yeah. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Włosy. O tak, głowa. Woo! Punk rock! Wow, i nawet te włosy dyndają. Cycki włosy, super. Bardzo fajnie to wygląda. Co my tu mamy? Przejażdżka. Pszczeli lol. Punk rock. Rasta pasta, basta, rockowa miłość. O. Rzymianin. Sci-fi. Sierżancie Barnes! Tak. Surowa klasa. Upięte włosy retro. Wall Street. Parkoczyk przy skórze. Sierżant Barnes, gdzie byłeś? Tak, musisz być sierżantem Barnesem. Zielonym sierżantem Barnesem, bo w końcu zielone berety, prawda? Jodełka. O tak, aktor porno. Ja nie mam takiego wąsika. Szczoteczka do zębów. Jakie nazwy rzadkie. Monsieur? Balbo? Hiszpan? Hipster! Nie, tamten mi chyba w ogóle jodełka mi się podobała. Tak, 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 to będzie to. A jako, żeby było kolorowo, dajmy sobie różowe. A nie, bo masz stanik różowy. A ja chcę dużo kolorków! Czego ty tu jeszcze nie masz? O, biały. Siwy. Brwi. O kurde. Pamiętam kiedyś mieliśmy w liceum plastycznym taką dziewczynę, która goliła sobie brwi. Tak, goliła sobie brwi i robiła sobie nowe mazakiem. Dokładnie, nie przesłyszeliście się. Robiła sobie mazakiem brwi. Myślała, że jest fajna. Do końca myślała, że jest fajna. Makijaż, o nie. Wiecie co, ja już mam dosyć. Jestem na półmetku. Maska wojenna! Co tu można robić? What the fuck? Ja szczur! Kto oglądał Hitlera, który poszukuje Elektro, ten wie o co chodzi. Bierzemy jaszczura! Woo! Paznokcie. O oh, fuck. Lakierowane. O, oh, Jesus.
A ja myślałem, że to moja żona ma dużo, kurde, odcieni. Dobra, niech będą takie. Co to znaczy różno? Patrunek na... O Boż! Tak, jeszcze... Co? Nie, już się pogubiłem w okienkach. I lead... Sfig... Ła... Ostrość, wszystko. To powinien być symulator kosmetyczki. Serio. Osobowość. O, to jest dobre. Głos. I hope everything could be improved. When I was a child, my father told my therapist I wasn't responsible. So much chaos, so little time. So much chaos. Yes, yeah, so much chaos. It's time to kill, burn, and slash something in the name of the god of evil and burning flames or the scorched air when the demon comes to kill us all. Bardzo podoba mi się preset trzeci. Okej, okay. Komplement. Cheers, catch you later. Nie. Yeah, right on. Może jest to jakiś styl Roya, może jest kurde tarcza szmata albo umc. Tak, musi być umc. Musi być umc. Umc. DJ Jokie, a nie, Dziki Ogier. Nie, gdzie jest bounce? Gdzie jest umc? Boże. Here comes the talent. O fuck yeah. O fucking hell. You're the bee's knees. Good show. Noob dusi grosz. Good day, mate. Looking good, mate. Yeehaw! Oh yeah! Tight suka, bounce, bitch, bounce, bounce. Smooth and sexy. Gdzie jest bounce? Gdzie jest bounce? Gdzie jest bounce? Gdzie jest bounce? O kurwa. Myślałem, że widziałem w życiu wszystko. That's what I like to see. Looking good, mate. Nie ma tutaj umsa. Yeah, right up. Will that work for you? To jest, to nogą mi się podobało. Who needs it? Here comes the talent. Fuck yeah! A, dobra, niech będzie Jenkins, Drina. Może tu coś będzie lepiej. Sieć obrotu naprzód plus A. Are you can? Dobre. Oh, fucking hell, dobre. I can't hear you. Hell yeah! Get down where you belong. Now go. What the fuck? Valen. Yeah, fucking dick wanker. Suck my dicky. You are not worthy. Rayo, nagrasz ze mną materiał? Fuck yeah. Shove it up your bum. Gdzie jest tarcza szmato? Prawie. Oh fucking hell! Mocniej się nie da. O, dobre, dobre, dobre. Yeah, yeah, fuck you. Okej. Okay. You want a knuckle sandwich, mate? O kurde. O nie. I feel sorry for your mom. Woo! Co tu się dzieje? You wish you were this. Do you? Are you the little slut? Księżniczka na ziarnku grochu, co to jest? Douglas. Czwarta klasa. Ale hard. Nie. Kto robił tą grę? Wytłumaczcie mi, kto robił... Gdzie jest opakowanie, kurwa? Violation, wszystko jasne. Shove it up your bum. Dobra, niech będzie to, bo już nie mam czasu. O, co ja zrobiłem? A nie, dobra, nie teraz. Dobra, nieważne, spotykam się za chwilę z tym, jak zrobiłem postać, którą faktycznie będzie mi się grało fajnie. See ya. Dobrze, kochani, po 48 godzinach, 23 minutach i 65 sekundach udało mi się wreszcie stworzyć awatara marzeń. To ma być siewca, apogeum zniszczenia, chaosu, wszystkiego tego, co lubicie i tego, w czym Rojcie jest najlepszy. Ma być koksiarzem, ma być łysy, ma być groźny, ma mieć chory, przenikliwy, psychopatyczny wręcz wyraz twarzy.
Przybliżmy sobie, gdzie tu się... Jesus. Twarz. Dokładnie tak. Jadowite spojrzenie, żądne. Chaosu. Dokładnie. Dokładnie tak. Blizny, blizny muszą być. Także myślę, że ta postać będzie respektowała, nie, będzie egzekwowała respekt w sekundę. I o to w tym chodzi. To jest wasz generał, to jest siewca Mordoru, który zrobi z tej gry jeszcze większy bajzel niż ona sama reprezentuje. Kochani, widzimy się już następnym razem w kolejnym odcinku z Saints Row the Third. W wykonaniu waszego Roya w cyklu Roy Playing Games. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w grze konkretnej. Chyba zjadłem coś niestrawnego.